STP Karolin, czyli stacja techniczno-postojowa Karolin, niezbędna dla obsługi technicznej drugiej linii metra warszawskiego. Widać już, że część budynków ma już ostateczne kształty, a pozostałe czekają cały czas na przeniesienie sieci wysokiego napięcia pod ziemię. Jak ta cała budowa wygląda na koniec kwietnia 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, jestem Ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. W ostatnim odcinku mówiłem Wam o całym odcinku, jeżeli chodzi o nowe stacje Karolin, Chrzanów czy oczywiście Lazurowa. A w dzisiejszym odcinku powiem Wam o stacji techniczno-postojowej Karolin, która znajduje się za ostatnią stacją metra Karolin. Tutaj jest aktualnie budowa. STP Karolin to jest stacja techniczno-postojowa, jak powiedziałem na wstępie, ale jest to po prostu cały obiekt techniczny do obsługi całej drugiej linii metra warszawskiego. Tutaj wszystkie pojazdy będą serwisowane, testowane, myte, no i oczywiście też przechowywane poza ruchem liniowym, czy też ogólnie poza ruchem, którego w ciągu nocy nie ma. To wszystko będzie się znajdować w tym miejscu, tu też będą robione wszystkie większe naprawy, nie będzie trzeba jechać na STP Kabaty przez całą pierwszą linię metra warszawskiego, co nadwyręża, jeżeli chodzi o łącznik jednotorowy pomiędzy jedną a drugą linią. W tym miejscu z kolei widzimy wylot dla pociągów, które będą wyjeżdżać właśnie ze stacji metra Karolin. Podobnie jak na Kabatach, tylko trochę z krótszym tunelem pomiędzy jedną a drugą stacją, tu pociągi będą wyjeżdżać po łuku. Z kolei w tym miejscu widzimy już elektrowozownię, ale jak widzicie, po środku niech stoją słupy od wysokiego napięcia. I one są tematem dzisiejszego odcinka, bo aktualnie faktycznie przy nich też są realizowane prace. Jak widzicie, niektóre z tych słupów stoją po środku poszczególnych budynków, więc nawet nie można rozpocząć pracy, jeżeli chodzi o fundamenty niektórych elektrowozowni, jak i również samego wylotu z tunelu. Więc zerknijmy sobie na to dokładnie, jak to wygląda, patrząc tutaj właśnie od samego końca działki, od strony wschodniej. Tutaj zaczynamy oczywiście od zbiornika retencyjnego, który jak widzicie jest cały betonowany. Kawałek dalej powstają kolejne poszczególne budynki. Dzisiaj już bez numerek, bo faktycznie trochę szybciej chcę zrobić ten film. No to jest na przykład hala tokarni, którą widzimy pierwszą z tym całym zadaszeniem, jeżeli chodzi o ten obiekt. Jak i również obok ten trochę wyższy budynek, który jeszcze cały czas jest niegotowy, to jest budynek numer 33. Jest to magazyn przyobiektowy, więc tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o to obiekty. I tutaj nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o kable wysokiego napięcia. Tutaj wszystko całkiem może funkcjonować normalnie, ale zwróćcie uwagę, że po prawej stronie widzimy już faktycznie jakieś większe prace poza terenem STP. Za chwilę do niej dolecimy. Tutaj dalej oczywiście zaczynają kolejne hale większe, jak i również sam budynek numer 10, którym jest halą naprawy taborów, na którym aktualnie lecimy. Więc tutaj możemy zobaczyć też kanały, gdzie będzie można faktycznie wchodzić i serwisować wagony od spodu. Natomiast na razie tutaj trwają w większości tylko i wyłącznie prace przy fundamentach. Z kolei tutaj te kolejne poszczególne elektrowozownie, które znajdują się właśnie w tym miejscu, siłą rzeczy aktualnie nie są budowane, bo nie mogą być wykonywane większe, wyższe prace, jeżeli by się zahaczyło o kable wysokiego napięcia. No i tak, z tymi kablami wysokiego napięcia mam dobre informacje, bo dostałem informacje dokładnie, jak to będzie wyglądać, dlatego też ten film trochę się później pojawia. Jeżeli chodzi o te wszystkie informacje, to wygląda na sytuacja następująca. Tych kabli trochę jest i obecnie układane są kable dla linii Ochota Południe. W Boże Ciało będzie podpinany nowy słup w istniejącą linię. Więc jeszcze sobie chwilę poczekamy, jeżeli chodzi o te prace. Prowadzone są też wykopy pod linią kablową 220 kW mory towarowa. Istniejące linie będą usuwane w okolicach sierpnia. Planowane pierwsze zostanie rząd słupów od strony Ursusa, jak się spojrzy na plan całej działki, czyli mniej więcej właśnie tu, gdzie teraz aktualnie znajduje się kamera. Te wszystkie słupy od tej strony będą znikały po terenie całej działki STP Karolin. Więc to wszystko będzie krok po kroku w tym miejscu usuwane i następnie będzie można rozpocząć pracę na terenie całego STP dużo, dużo większą parą. Więc takie tutaj są ciekawostki, jeżeli chodzi o ten zakres, jeżeli chodzi o słupy. Wszystko aktualnie musi być przełożone pod ziemię, a następnie będzie można zlikwidować, a właściwie będzie można przepiąć wszystko na nowe słupy i dopiero wtedy będzie można zdjąć kable wysokiego napięcia, które będą już widzieć, ale bez wysokiego napięcia. Więc mniej więcej to zrozumiecie, o co chodzi. Z kolei tutaj po lewej stronie już nawet nie same fundamenty, a trochę więcej, bo tak, tutaj widzimy wylot z
tunelu. To jest ta cała konstrukcja betonowa. A następnie w tym miejscu się kończy i tutaj jest nastawnia. Nastawnia to jest ten budynek, który już nie tylko ma fundamenty, nawet powoli powstaje z poziomem plus 1. Natomiast kawałek dalej widzimy kolejne ważne obiekty, jak oczywiście myjnie. To jest obiekt myjni. Jest tutaj i myjnia taka ta szybka, i myjnia do gruntownego mycia obok siebie, wszystko razem z oczyszczalnią ścieków i tutaj już faktycznie widzimy powoli konstrukcję samego dachu. No biorąc pod uwagę, że te ujęcia mają już może nawet 2 tygodnie, więc faktycznie mogło się tutaj trochę zmienić na placu budowy, no to mniej więcej możemy zobaczyć, jak to wyglądało w kwietniu. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć sam budynek kolejnej elektrowozowni, ale do niej za chwilę. Zerknijmy sobie jeszcze raz na samą myjnię, która się znajduje właśnie i prezentuje w tym miejscu. Tak i oto ładnie, ja sobie zerknę szybko, co dokładnie tutaj mamy pokazane. To jest tak, myjnia taboru, komora odkurzacza. Komora odkurzacza to jest właśnie ten, ta część po prawej stronie, jakby to zaraz był ciekawy. No i na samym, tam samym z boku jest schowana oczyszczalnia ścieków, jeżeli chodzi o cały obiekt, no bo wiadomo, że to wszystko musi być zamknięte, odfiltrowane, tak aby jak najmniej wody było po prostu utylizowane. Tutaj też z kolei wzdłuż samego Instytutu Energetyki możemy zobaczyć, że trwają prace przy montażu już docelowych ekranów akustycznych, bo całe STP będzie właśnie otoczone takim jednym wielkim murem. Chodzi też m.in. o graficiarzy, po prostu nie wchodzili na ten STP-u, co wiemy, że czasami niestety ma miejsce w różnych rodzajach miejsc. Tymczasem lecimy dalej, bo tutaj znajduje się parking. Parking dla całej obsługi. Znaczy, część parkingu będzie zlokalizowana na takich mniejszych już, jeśli już, na terenie samego STP, ale jak zawsze największy parking jest przed samym wejściem. Tutaj mamy właśnie budynek 24B, nad którym teraz lecimy, ten mały, nisko. To jest oczywiście biuro przepustek i wartownia. Oj, przepraszam. Natomiast tutaj z kolei z lewej strony możemy już zobaczyć faktycznie samą elektrowozownię z częścią budynków socjalnych, no i takich niezbędnych do utrzymania, więc tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi o ten najbardziej wykończony, jeżeli chodzi o obiekt, elektrowozownię. Jeżeli ktoś z Was nie wie, co to jest elektrowozownia, elektrowozownia to jest nic innego jak po prostu duża hala na pociągi, metra, które po prostu tam będą sobie głównie nocować. Jakieś mniejsze prace przeglądowe w teorii też będą mogły być tam wykonywane, ale mniejsze, nie większe. Więc one tam będą głównie sobie stać i po prostu, że tak to powiem, chillować, aż będzie dalsza praca tutaj realizowana. Z kolei tutaj możecie zobaczyć, że ten zbiornik retencyjny na dole jest trochę przykrzywiony. Jest ścięty pod kątem, a tego też, że będzie tutaj znajdować się wianek kolejowy, czyli po prostu pociągi będą mogły objechać dookoła tych wszystkich budynków, które w tym momencie widzimy. Teraz przejechaliśmy już nad prawie gotowym i czekającym tylko właśnie zadaszeniem budynkiem numer 31, czyli warsztatem samochodów. Następnie widzimy taki inny, kolejny, mniejszy budynek już z zadaszeniem, to jest budynek numer 19. Czyli magazyn materiałów odpalnych i gazów technicznych. Następnie widzimy oczywiście jeden z moich ulubionych budynków 23, czyli tam sprawa, o którym za chwilę będę więcej mówić. A tu kolejny niski budynek po prawej stronie, który widzimy, i to jest budynek numer 26, czyli magazyn odpadów. Te obydwa budynki już mają zadaszenie, podobnie jak ten jeden duży. No i tak, jak widzicie, tutaj pada jest zjazdów. Tutaj będzie wjeżdżać tabor spalinowy, który też musi być serwisowany na samej na samym STP, więc tutaj znajduje się zarówno hala taboru pomocniczego, jak i również właśnie zajezdnia taboru specjalnego, więc to wszystko w tym miejscu będzie tutaj realizowane i będzie to wszystko tutaj zajęło się stać. Też jak widzicie, budynek jest dużo wyższy, dlatego też, że znajduje się tam w środku usuwnica, aby można było robić różne, realizować w tym miejscu prace. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te aspekty. Tam jeszcze też dalej jest budynek 28, i jest to warsztat zajezdni lokomotywowych, lokomotyw spalinowych, więc to też po prostu się wszystko w tym miejscu łączy. Z kolei teraz widzimy, tak jak powiedziałem już wcześniej, mój ulubiony obiekt na terenie całego STP-u, bo jest po prostu bardzo długi. To jest warsztat służb utrzymania infrastruktury i jest on naprawdę całkiem pokaźny. No jak widzicie, ten budynek jest najdłuższym obiektem na terenie całego STP-u i się ciągnie, ciągnie, ciągnie i ciągnie i ciągnie. Ma różne wysokości, w zależności oczywiście tego, jakie prace będą realizowane, czy będzie to realizowane na dwóch piętrach, czy będzie na jednym piętrze, czy oczywiście też w niektórych miejscach będzie działać suwnica. Tutaj też pierwotnie była planowana w tym miejscu wyjazd z STP-u na bocznicę kolejową,
którą, jak dobrze wiemy, już teraz aktualnie nie będzie realizowana. W skrócie, pociągi nie będą metra mogły wyjechać na tory kolejowe, czy też po prostu żaden pociąg PKP, który by przyjechał na przykład z nowym towarem, z tłuczniem, czy z czymkolwiek, nie może wjechać na teren STP-u, bo po prostu takiego połączenia kolejowego tutaj nie będzie i nie jest to planowane do realizacji. Więc tak mniej więcej wygląda cała budowa STP Karolin. Jak widzicie, jest to całkiem skomplikowane, ale z tej strony, z drugiej, tu gdzie teraz się znajdujemy, też trochę jest kabli wysokiego napięcia i po części one też będą przypinane trochę inaczej. Zresztą można to zobaczyć na tych ujęciach, jak teraz lecimy od przystanku kolejowego Warszawa-Gołąbki, który się nie znajduje w Warszawie, przypominam wam, granica Warszawy się znajduje na ekranach akustycznych linii kolejowej po prawej stronie, więc tam, gdzie się kończy kładka, tam się zaczyna dopiero Warszawa. No ale przystanek się nazywa Warszawa-Gołąbki, bo faktycznie tak lepiej to nazwać, bo w mory trochę gorzej wyglądają i jest dużo mniej osób faktycznie z niego korzystało niż z Gołąbek. Natomiast tutaj, niech tutaj jeszcze jest super wysokie napięcia, też są ogrodzone już faktycznie na morach. Ogólnie też warto pamiętać, że to wszystko, co teraz widzimy, czyli i budynek po prawej stronie, i te budynki techniczne do magazynowania odpadów, znajdują się poza Warszawą, więc to też taka ciekawostka techniczna, że po prostu pierwszy raz metro wyjechało poza Warszawę, no i do właśnie Warszawy, powiatu warszawski zachodni, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten element. No i co ja mogę powiedzieć? Tak mniej więcej wygląda budowa całego STP Karolin. Jak zawsze oczywiście staram się wam tutaj też pokazywać informacje i mówić mniej więcej w szczegółach, co tutaj się dzieje. Teraz dostałem właśnie informacje a propos tego przyłączenia energetycznego, które może, czy tego typu informacje też uzyskać po prostu w punkcie informacji budowy metra, który się znajduje nie do jego stacji metra Bemowo i Lazurowa, pomiędzy jedną a drugą stacją, która jest aktualnie i w użytkowaniu, i w budowie. No i dokładnie widzimy, że po prostu budowa tutaj postępuje krok po kroku. Z ważnych elementów to jest też to, co faktycznie się dzieje już po lewej stronie. I to nie tylko łącznie tutaj przy Instytucie Energetyki, ale wzdłuż całej inwestycji powoli już widzimy powstające ekrany akustyczne dookoła całego zakresu. Dzięki temu też pewnie po prostu wykonawca będzie mógł ograniczyć swoje ogrodzenie przy tego typu obiektach, gdzie i tak jest wspólny płot. To biorąc pod uwagę, jak ogromny jest to obiekt, no bo jednak spójrzmy, że to się ciągnie od granicy Warszawy, właściwie poza granicami Warszawy, do samej ulicy prawie Lazurowej, albo Nowo-Lazurowej, albo po prostu też Alei Czerwca 1989 roku, no to wiemy doskonale, że faktycznie jest to dosyć długa inwestycja, potężna. Natomiast na razie wiadomo, że cała inwestycja ma być zakończona w 2026 roku, przynajmniej takie aktualnie są plany realne, z mojej perspektywy, jak mogłem powiedzieć. I na razie jeszcze oficjalnie się nie mówi o tym, żeby podzielić inwestycje i najpierw oddać do użytku stację, a później oddać do użytku samo STP Karolin. Coś tam już powoli ktoś przebąkuje, że może coś takiego będzie realizowane. Chodzi głównie o sam wylot z tunelu, który po prostu będzie problematyczny do oddawania do użytku. W związku z tym, że aktualnie po prostu to jest wszystko podzielone i te słupy od wysokiego napięcia stoją na terenie całego STP-u i nie da się realizować niektórych prac. Ale miejmy nadzieję, że może się nie uda. Z mojej perspektywy dużo szybciej skończą STP niż same zaawansowanie na stacjach, biorąc pod uwagę po prostu, jak to wszystko wygląda. Gorzej oczywiście samym przenoszeniem tego wszystkiego już docelowo na STP Karolin, bo doskonale wiemy, że taka procedura nie jest szybka, sama zajezdnia, no bo będzie przenoszona tylko i wyłącznie właśnie w wakacje i to będzie trwało parę miesięcy, więc siłą rzeczy musimy się uzbroić w cierpliwość, że nawet jak już pociągi będą jeździć do Karolina, to samo STP najprawdopodobniej troszeczkę później będzie oddane do użytku, więc no chyba nikogo to raczej nie zdziwi, że po prostu jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać, aż wszystkie prace zakończą się i będzie już wszystko funkcjonować. Też z innych elementów, które jest to ciekawe, no to cały czas nie było, że domyślam się, że to pod koniec budowy będzie, będą ogłoszone jakieś przetargi na nowe pojazdy, bo wiadomo, że tak jak powiedziałem, tutaj są obiekty do obsługi technicznej, też na przykład nawet taborów spalinowych i pytanie teraz, czy ten tabor przyjedzie z STP Kabaty, czy pojawi się tutaj po prostu zupełnie nowy. Też z tego, co słyszałem, najprawdopodobniej po samym STP-ie będą jeździć Meleksy. A tutaj z ciekawostek wam powiem jeszcze, że jak powstaje aktualnie po prawej stronie ulica Nowoczuchowska przy stacji Metakszanów, to żadnych większych raczej prac i utrudnień, jeżeli chodzi o budowę metra, nie będzie. Z tym tylko i wyłącznie, co wam mogę powiedzieć faktycznie, co jest już zaplanowane i co wiemy mniej więcej, to jest to, że jak się zakończą prace przy budowie metra, to ulica Szeligowska będzie ślepa z połączeniem z ulicą Lazurową od właśnie tej części, która się połączy z Czuchowską. W skrócie tam po prostu nie będzie wjazdu. No ale to jeszcze za jakiś dłuższy czas będzie realizowane, a w najbliższym tygodniu zobaczycie film o Nowoczuchowskiej, bo faktycznie już trzeba.
wysyłam. Pomimo tego, że cały czas nie dostałem informacji od wykonawców, jak dokładnie to wszystko wygląda. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do docenia patronami, ja mi znoszę. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny film, Zapraszamy do metra, z tej budowy pojawi się w czerwcu, bo to jest film z kwietnia, więc żeby wszystko utrzymać w harmonogramie, to tak to będzie realizowane. A z innych pozostałych ważnych elementów, których też warto powiedzieć, no to jest to, że właśnie o zajezdni Anopol powinien się pojawić film, raczej nie dziś, a jutro będzie mniejsza z tym. Będą też jeszcze inne materiały ciekawe, takie jak na przykład wiaduk na granicy Pluszkowa i Piastowa, Nowa Ordona, Nowa Jana Kazimierza, czy też oczywiście prace w tunelu w Wysyłajówku Miłośnie. Więc te wszystkie inwestycje będziecie mogli zobaczyć w najbliższym tygodniu, również z ulicą Nowoczuchowską i nową ulicą Suwak, bo mnie nie będzie, więc wszystko będzie się samo publikować, a patroni dostaną do tego dostęp troszeczkę, nawet nie trochę, dużo więcej wcześniej. Do zobaczenia niedługo. A ja sobie za chwilę będę odpoczywać. Od niedzieli. Cześć!